Więź. Podcasty nieoczywiste. Personalistyczne spojrzenie na wiarę, kulturę, społeczeństwo i politykę. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Damian Jankowski, redaktor Więzi. Dzisiaj spotykamy się w odcinku specjalnym. Mówię, że odcinek specjalny to nie jest żaden z formatów, które obsługujemy na co dzień w Więzi. Odcinek specjalny, bo też okazja specjalna. W wydawnictwie Więź ukazała się książka pod tytułem Dialogi o wierze. To są dialogi, które prowadzili ze sobą Antonio Spadaro, jezuita i reżyser Martin Scorsese. Myślę, że głównie chodzi tutaj o tego drugiego bohatera rozmów, czyli Martina Scorsese. Być może największy dzisiaj żyjący jeszcze reżyser amerykański, a też nie amerykański, tylko ogólnie światowego kina. I chciałem o tym porozmawiać, a naszym gościem w studiu dzisiaj jest ojciec Michał Regan, paulin, firmoznawca, teolog, kierownik redakcji audycji katolickich TVP. Dzień dobry, cześć Michale. Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Dobry bardzo wieczór. Się, bardzo się cieszę, że jest taka okazja, bo troszeczkę będziemy rozmawiać o kinie, troszeczkę o duchowości, bo te rzeczy się myślę, że łączą, zwłaszcza przy okazji w Scorsese. I powiedz mi pierwszą rzecz, jak znasz tę książkę, jak ją czytałeś, Taka żółta okładka, przedruk włoski, o czym za chwilę pewnie sobie powiemy. Ale pierwsza rzecz do ciebie. Słuchaj, czy to jest tak, że znając, przecież znając filmografię Martina Scorsese, czy ta książka jakoś mocno cię zaskoczyła, czy po prostu utwierdziła cię w pewnych intuicjach co do tej twórczości? Przede wszystkim chcę powiedzieć, że ja na tą książkę czekałem przez dekadę. To, to właściwie było oczywiste, że ktoś wreszcie musi usiąść ze Scorsese. I z nim porozmawiać. Chociaż y, rozumiałem także, że materią Scorsese jest film i że on się przed takimi rzeczami będzie bardzo opierał, no bo nie po to się robi filmy, żeby o nich potem dyskutować. Tak, no, on teraz... też specyficznie mówi, bardzo szybko, że tak, jest <laughs> wyzwaniem dragońskim. Ja myślę, że to Woody Allen powiedział, że mówić o filmie to jak tańczyć o architekturze. Tak. I rzeczywiście w tej książce to trochę też słychać, że te piękne, głębokie, wieloznaczne czasami symboliczne, metaforyczne, czy po prostu y, dotykające duszy obrazy, sceny, dialogi filmowe, nagle masz opowiedzieć y, pła na płaskim papierze i to po prostu staje się czasami karkołomne. Rzeczywiście mm -hmm. tak jest, ale to było konieczne. Ktoś musiał ze Scorceze y, porozmawiać. I y, właściwie wołanie o tą książkę było od czasów... Ym, ostatniego kuszenia. W tak, moim pod przekonaniu. koniec lat 80., prawda? już yy, wtedy yy, można więc było. Więc jak, jak, ja, jak ja się dowiedziałem, że, że ktoś ze Scorsese rozmawia, i prawdę mówiąc, jak się dowiedziałem, że Spadaro, to, to się szalenie ucieszyłem. Pomyślałem sobie, no wreszcie. Nie, że no wreszcie będę miał materiał do kolejnego yy, artykułu naukowego, mm -hmm. chociaż to też, bo, bo, bo marzy mi się jakiś taki m, też filmoznawczy i teologiczny opis dzieł. Skorcezę, ale przede wszystkim dlatego, że y, chciałem zobaczyć, jaki ten Skorcezę naprawdę jest. Y, bo. bo... Czasami się go widuje na galach Oscarów, jak tam siedzi taki malutki pośród pięknych, wysokich gwiazd. I ostatnie 20 lat jest wielkim przegranym tych gal, prawda? Co jest o, też o, pewnym o, fenomenem? Otóż to gdzieś tam jakiś jeden, drugi wywiad, ale taki, że tak powiem, doraźny o tym, mhm. że coś powstało, że jest na, akurat w box office czy coś takiego. Mhm. Natomiast o tej jego głębi. To Było konieczne i dlatego się szalenie ucieszyłem. Prawdę mówiąc, wpierw czytałem y, Dialogi o Wieże po, po włosku, bo ta książka y, była do kupienia na. wiadomo gdzie, tak, więc ją tak. kupiłem. <grym> <grym> rozumiem, że nie mogę podać nazwy. Y, i, I ją sobie kupiłem y, w formule e-booka i sobie ją przeczytałem po włosku. Także zacząłem ją sobie na własny użytek tłumaczyć, po to, żeby troszeczkę też odświeżyć swój włoski y, i zobaczyłem że to wcale nie jest takie proste, dlatego że Spadaro próbuje z lepszym lub gorszym skutkiem wznieść się na taki poziom języka poetyckiego. Dodatkowo używa języka włoskiego, który jest miękki, plastyczny i w związku z tym yy, no, można czasami tworzyć zdania, które niewiele znaczą, ale są wyjątkowo ładne mhm. yy, i to Spadaro po prostu yy, regularnie robi. Ale oni rozmawiali po włosku czy po angielsku yy, Jak to było? Podejrzewam, że rozmawiali po angielsku. Mhm. Yy, natomiast yy, książka to znaczy została wydana wpierw tak. w języku włoskim. Możliwe, że ze względu na papieża Franciszka, mhm. bo podejrzewam, że Spadaro też chciał, żeby papież się w z mhm. tą książką y, zapoznał. Papież też y, y, lubi Scorcezę, po prostu się z nim widuje. On jest tam trochę tłem tej książki też, nie? E, otóż to, impulsem tak. impulsem do, do powstania. Mhm. Mam taki delikatny zarzut, że być może główną osobą tej książki jest Antonio Spadaro, y, który po prostu regularnie próbuje zrobić z tej książki mini reportaż o swoich spotkaniach ze Scorcezę i tam tak te, te rozdziały, które tam są przerywane mhm. tak? jakimiś jego aneksami, no to tu jest to trochę egzartowane. No, najdelikatniej mówiąc, egzartowane. <laughs> miało być poetyckie. A wyszło, no wyszło tak, że spadar opowiada, na której kanapie siedział, mhm. jak mu smakowała woda, a jak kawa. Wszystko miło, sympatycznie, nie bardzo wiadomo po co, szczególnie, że nie robi swojej głównej roboty. Mhm. I, I o tym powiem na początek, mhm. po to, żeby już potem resztę naszej rozmowy się już tylko zachwycać. Tak, 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 tak. Otóż, moim zdaniem, on nie pogłębia pytanie. Znaczy ma kilka takich okazji, że trzeba by było wbić szpile? Albo skalpel i tam w tej ranie mhm. pogrzebać, mhm. i on po prostu z zachwytu nad yy, Scorceze i z takiego przekonania, że dotarł na Olimp i tam trzeba się grzecznie zachowywać, po prostu tego nie robi. Jak, jak Scorceze mówi takie zdanie: Kim bym był, gdybym nie zrobił tego filmu? Gdybym nie robił filmów, mhm. gdybym nie mógł zrobić swojego kolejnego filmu? Kim bym był? To naturalne, że trzeba zapytać: No kim byś był? Mhm. no kim byś został, to znaczy co by z ciebie zostało mhm. a, a spada tak z uśmiechem mm -hmm, mm -hmm, i kończy rozdział tak, 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 tak. bo <grym> zmienia tematy, tak, tak, tak samo myślę, że wiesz, że jednak e, nie dopytuje też, będziemy później jeszcze pewnie ale... o tym mówić ale wiesz o tym, jaki jak jest scenariusz, nie? on dostaje ten scenariusz i właściwie mówi, że się zachwycał że chodził, z tym główkował i że jaki to jest Martin jaki to jest cudowny. Mówimy o scenariuszu, który ma Ewentualnie powstać, który tak. już jest w głowie czy na papierze, tak, ale tak. tylko tyle o tym scenariuszu wiemy. Tak, tak. Poza tym, że liczymy na to, że to będzie religijne czy duchowe arcydzieło. Tak, tak, tak. I liczymy trochę, wiesz, na taki absolutny, naturalny talent Scorese, który wszystko prawie zamienia w złoto i nie tak. schodzi poniżej pewnego poziomu. Natomiast, kiedy masz już tekst właściwie przed sobą i masz reżysera, który chętnie o tym powie, to ta rozmowa jest taka, moim zdaniem, właśnie ta pod koniec już taka meandryczna, że Scorese sobie mówi, że co jest dla niego ważne i tyle. Tak, tak, nie? I, tak, tak. I kończy się książka. Tak. Znaczy, to się, ja to trochę rozumiem, hmm. bo chyba w Scorsese jest jakiś tak naturalny autorytet, który sprawia, że się rzeczywiście troszeczkę klęczy, jak się z nim rozmawia. Jest też reżyserem, pamiętaj, nie, że on jest po prostu no, od Ale z drugiej strony lat... spada, wiesz, no, jada kolacyjki dwa razy w tygodniu z papieżem Franciszkiem, to może już by mu ta, no tak. ta, te, ta, ta, ta ten zachwyt nad autorytetem, może by mu trochę opadł tak. i też by się nic nie stało. Ale też to mówię Muszę być, muszę być szczery. Też to mówię dlatego, że za bardzo Spadaro nie lubię. Nie mhm. lubię jego poglądów na współczesną politykę, na wojnę, mm -hmm. na agresję rosyjską na Ukrainę. Nie lubię jego wpływu na papieża Franciszka związanego z właśnie kwestiami Europy Wschodniej. Mm -hmm. Więc to może troszeczkę grać we mnie, jak czytam tą książkę. Mm -hmm. Więc mm -hmm. proszę tego za poważnie jasne, traktować. jasne, tak, tak. Znaczy wiesz, to jest też, umówmy się, proszę mm. Państwa, jakby Państwo nas słuchają, to, to są pewne zarzuty, które mogą się pojawić, tak? No przecież nie musimy tutaj nikogo kanonizować. Natomiast umówmy się, no słuchanie. Jest taka, że książka powstała, prawda? I, to jest ogromna i żeby, zasługa. Że dlatego, że to. przed. Przed Spadaro nikt tego nie zrobił. Mhm. I okazało się, że on ma jednak w oczach y, Scorsese jakiś autorytet czy jakąś wiarygodność, która sprawia, że on chce z nim rozmawiać. Zaprasza go tego, do tego swojego jednego, drugiego, trzeciego domu, mhm. do tego hotelu, w którym mieszka. Y, Spadaro pisze: No, mam okno naprzeciwko Scorsese. Y, oj. oj, oj. Ta. <laughs> to tak jak Szymborska pisała, że mieszka w hotelu Moskwa i oddycha tym samym powietrzem, co. W latach 50. co, co ten... 100 metrów dalej na tak. tak, 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 I, tak, tak, tak. Przepraszam, to głupie porównanie, ale, a, ale to trochę tak, jak jakiś egzaltowany młody Paulin, który siedzi na placu Świętego Piotra i myśli sobie oddycham tym samym powietrzem, co, Jan co Paweł, Paweł II. I, ja, tak, ja... <laughs> Więc ten młody, egzaltowany Paulin miał do tego pewnie jakieś prawo, a stary Spadaro mógł już się opanować. Ale wracając do Scorsese, po prostu zaufał Spadaro i odbył z nim te dialogi. Mhm. I to jest coś szalenie ważnego, dlatego że y, pierwszym naturalnym odruchem reżysera filmowego, artysty, i to Hollywoodz hollywoodzkiego, jest ratować siebie przed klasyfikacją jako twórca katolicki mhm. y, czy chrześcijański. Można to robić w filmie, można robić nawet filmy arcychrześcijańskie, arcy jak Milczenie, y, ale nie wolno dać się zaklasyfikować czy zakwalifikować w takiej, w takiej roli. Bo to po prostu bo to jest jakaś y, kompromitacja, no. estetyczna nawet kompromitacja. Mm -hmm. I y, y, y to też wybrzmiewa z tego mocno, on wypowiada z, y, na przykład takie zdanie, które mnie powaliło, mówi, liturgia bywa estetyczną kompromitacją. Y, więc jak się takie zdanie czyta, no to już człowiek wie, że, że rozmawia z kimś, kto... Przeniknął temat po prostu. Mm -hmm. Ale jest takich zdań więcej w tej książce, takich, które by można sobie wziąć na medytację poważną, ale nie tylko wypisać czy zaznaczyć na żółto, że to jest to zdanie do zacytowania w podcaście, mm -hmm. ale po prostu się tym zdaniem przejąć. Mm -hmm. Jak mówisz o tym, też się z Tobą zgadzam, że jest mm -hmm. jakiś taki ręk przed tą łatką, prawda, mm -hmm. katolickości. Przecież mieliśmy, wiesz, z nasz historii kina, lata 50., wielkie firmy. Potem oto jest głowa zdrajcy, która wygrywa Oscary, tak, W latach 60., a potem jest właściwie taki spadek, i Scorsese jako człowiek bardzo taki też bystry i taki obeznany o tym doskonale wie w pewnych ładkach. Natomiast tu bym się chciał trochę pociągnąć ten temat, że słuchaj, nawet jeśli mówimy o milczeniu. Które jest bardzo, na przykład moim zdaniem, w duchu Hercoga, w duchu mhm. Bergmana i tak dalej, takiego europejskiego kina. Bergmanowski jest na pewno. Ewidentnie. Bergmanowski jest na pewno, ale myślę, że Hercog też jest taki, wiesz, w tym znaczeniu, że właściwie robi film, i się nie obchodzi czy y, tempem narracji, i tak dalej, mhm. że właściwie tak, coś, co tak jest tak ważne tak. i ludzie mają to jednak obejrzeć. To w tym znaczeniu, ale też wiesz, y, nie, dam, nie, nie, nie potrafię porównać na przykład współczesnych Christian movies z kinem Scorsese, że jednak korsezy, który, wiesz, on w pewnym momencie się być może zatrzymuje przed deklaracją, ale tam jest ten, znaczy on też tak dobiera, tak, Kazadzakis i Endo, że tam jest taki absolutny, wielki niepokój. Znaczy niepokój taki duchowy, który macie rozwinąć, niż, niż to ma być deklaracja, wiesz, która ma sprawić, że właśnie ludzie pójdą do kin i się na przykład nawrócą. No to jest ta zasadnicza różnica między wielkim kinem a kinem całkiem malutkim. Mm -hmm. I wielkimi twórcami, a twórcami propagandystami, po prostu. Mm -hmm. Ja jestem jakoś wewnętrznie skłócony z Christian movies, szczególnie w tym wydaniu takim protestanckim, amerykańskim, kin, takim mocno. E, tak, tak, w tak, którym tak. po prostu mm -hmm. ten Bóg musi nieustannie wkraczać jak taki Zeus, znaczy Deus Ex Machina, musi po prostu przyjść. W trudnym momencie, kiedy bohater już płacze na deszczu, i zrobić cud, że wszyscy są uzdrowieni i Bóg jest wielki, prawda? Hura, hura, mm -hmm. aleluja. I to jest kicz nad kicze, który mnie osobiście irytuje. Powstrzymuję się przed mówieniem takich rzeczy, bowiem, że dla wielu ludzi to jest po prostu coś ważnego, coś, co ich, im zbudowało wiarę, coś, co ich po prostu natchnęło życiowo, więc po prostu na wieczanie świecie nie. Nie, nie chcę być takim krytykantem, który powie mm -hmm. głupi jesteście, że was to cieszy i, i weźcie, pogłębcie swoją wiarę, mm -hmm. żeby, żebyście mi teraz nie wyszli na, na pustaków. Tak, tak. Y więc, więc to w ogóle nie o to chodzi. Y jestem, zwalczam, Christian mówi, z, z wielu powodów, szczególnie te największe y kasowe hity, dlatego że... Bóg nie umarł, prawda, Bóg które w każdej części było coraz gorzej. Tak, no jedynka jeszcze była do przyjęcia, bo po prostu zagrała nam na emocjach, poczuliśmy się szczęśliwi w tym kinie. Byłem o sekundę od tego, żeby wysłać te smsy, które oni kazali wysłać na I, i, I to prawda, no też po to jest kino, żeby czasami dać tej fali emocji ponieść i, mhm. i super, no jak ktoś siedzi na kanapie z popcornem i ze swoją dziewczyną i chcę obejrzeć coś wartościowego, to mu polecam. Bóg nie umarł, czemu nie? Mniej polecę chatę, dlatego, że moim zdaniem jest lekko heretycka, chociaż jak ktoś jest tym chłopakiem niepogodzonym z własnym ojcem, to mu powiem obejrzyj chatę, coś ci otworzy w, w duszy, mhm. prawda? Yy, ale właśnie, to jest, to jest kino jarmarczne. To jest poziom jarmarku, to jest dokładnie tak, jak Matka Boska Częstochowska otoczona choinkowymi lampkami, którą można kupić na każdym odpuście. Znaczy, mhm. kiedyś można było teraz. No tak, tak, jasne. jasne tak, I, tak. I ona jest prze, prześliczna i w każdym polskim domu znajdzie swoje miejsce w okolicach y, wtyczki, żeby można było jeszcze te lampki tam podłączyć. Mhm. Natomiast mhm. Skorcezę natomiast, natomiast to jest mm, przeskok do Metropolitan Niezamowart, y, gdzie, gdzie, gdzie wiszą totalne, absolutne arcydzieła. I, y, I jedno i drugie to jest sztuka religijna, tylko że. I tu bym postawił trzy kropki. Mhm. Tylko że ta różnica klas jest po prostu niewyobrażalna. Dlaczego? Dlatego, że w filmach Skorcego jest totalna prawda. Mhm. Prawda o wierze i prawda o Bogu. Yy, ja filmy... bym jeszcze bierz, dodał. Ci, przepraszam, że ci wejdę w słowo, Słyszymy. ale to jest kapitalna kategoria. Tam jest od, dla mnie od pierwszego filmu, od tego debiutu, kto puka do moich drzwi. Prawda o człowieku po prostu? Nie? Jak się dobrze opowie o człowieku, to też się dobrze opowiada o Bogu. No tak, wiadomo, że właściwie ustawiona antropologia, jakby napisali biskupi w liście yy, yy, z episkopatu, <grymne> dobrze ustawiona antropologia powoduje zdrową teologię. <grymne> oczywiście, że tak jest. I, I temu służy sztuka. Znaczy, sztuka jest po to, żeby zgłębiać człowieka, jego yy, tajniki jego duszy. Ta największa sztuka, prawda? Hmm. I dlatego ja sobie zaryzykuję łatwo takie stwierdzenie, że yy, kolejne epoki miały Michała, Anioła, Caravaggi'a, Goje, hmm, wymieniaj sobie kogo tam chcesz z hmm. tych największych, a my mamy Scorsezego. Hmm. I po naszej epoce zostanie z wielkich dzieł religijnych Scorseze. Nie zostaną piękne kościoły. Wielka architektura, mm. czy poważne malarstwo. Być może, ja też nie jestem zdawcą mm -hmm. malarstwa, nie chcę tutaj jakby nikogo obrazić, ale z naszej epoki, z naszego chrześcijaństwa, tego niech będzie posoborowego, czy dwudziestowiecznego, czy przełomu XX i XXI wieku, zostanie na pewno Skorzeza. Pewnie mm -hmm. inne nazwiska, tu musisz zaprosić ja, jeszcze tak, innych tak. fachowców, ale Skorzeza na pewno. Jasne. Nie, ale wiesz, to, to myślę, że też fajnej takiej, takiej kategorii użyłeś, Michał, jak mówisz o tym też tej takiej, że, że coś, co jest po prostu krasą samą w sobie, bo Wiesz, nawet teraz jak rozmawiamy nie? i mówimy o Martinie Scorsese, e, za chwilę wiesz, wchodzi do kin m, nie wiem, nowy film Copori, prawda? Tak e, jakiś czas temu wiesz, obejrzałem nowy film. 20 Michael... czy 30 lat powstawał ten film. No i, i kosztował ileś tam milionów, tak prawda? Jest, tak, I myślę, tak. że on to utopił, bo tam recenzje skan i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak, jak to wygląda, ale. Recenzje milczenia też były słabe. Przepraszam, że z kolegą ja Też były słabe, bo, bo widzowie siedzieli i mówili, jak można w takim tempie, jak można taki temat. To jest. No, zwłaszcza po wilku z Wall To był taki to. przeskok. Więc ja bym też, wiesz, się tymi formalny. recenzjami nie przejmował, tak. ale wróć do słowa. Ale nie stylu. wiesz, bo chodzi nie. mi o to, że jak sobie teraz przypominałem, wiesz, Kopole i, i Koporę, absolutne arcydzieła lat 70. Ale ten, wiesz, jeszcze młodość studiataka mi się bardzo podobała. Tego, ale teraz obejrzałem to, nie wiem, czy widziałeś taki tw Twix, coś takiego, ten jego nie, przedostatni to, film nie. z Warren Kilmerem. I, I dla mnie to jest trochę tak jak tego Ferrari Mike'a Ramana, że wstyd dla twórcy światowego robić taki film technicznie, też, nie? Że po prostu wiesz, że on sobie nie poradził technicznie, że miał słabych fachowców od CGI i tak dalej. A u Scorsese nawet jak oglądałeś Irlandczyka i mogliśmy sobie dyskutować, czy to odmładzanie działa, czy nie działa. Pół budżetu na to poszło. Wiesz, poradnie. ale kupowałeś to, tak? Że Właściwie, I że to była opowieść o czasie, o zmaganiu, zmaganiu się z czasem i właściwie bohaterowie przegrywają i ostatecznie też Scorsese w jakimś znaczeniu przegrywa. Nie? To jest temat marginalny przy okazji milczenia, ale też wa ważny, a mianowicie to z jaką y, mądrością, kulturą i artystycznym sensem Scorsese używa y, efektów specjalnych. Mhm. To jest coś niesamowicie ważnego, szczególnie jakbyśmy na sekundę wrócili do Christian Mówic, gdzie mhm. rzeczywiście te efekty specjalne, tak. nasz gromy, niegromy, czy tam właśnie yy, przywracanie życia, uschnięte ręce, czy takie rzeczy się mhm. dzieją na bieżąco i, i człowiek ma niesmak w ustach. A potem jest yy, z Korsese, milczenie, które mogłoby spokojnie nadużyć efektów specjalnych, bo tam one by się łatwo zmieściły, a z Korsese właściwie używa tylko jednego. Mhm. I to jest to odbicie twarzy Chrystusa yy, w, w kałuży gdzieś tam tak, na skałach. Tak, tak. Yy, właściwie jeden jedyny moment jakiejś cudowności, jakiegoś wyrażenia dosłownego tego, co czuje bohater, mhm. cała reszta jest w nim ukryta. Musimy się jej domyśleć, musimy ją spotkać się z tą tajemnicą mhm. w oczach tego, tych bohaterów, w ich słowach, w ich czynach, w, w, w tym, co się wokół nich dzieje. I jeden, jedyny moment, kiedy mamy objawienie twarzy Chrystusa. Mhm. To znaczy y, Scorsese używa kina do tego, czego on pragnie najbardziej i czego, jak wierzę, każdy człowiek pragnie najbardziej. Tego doświadczenia, odkrycia, y, ujrzenia twarzy Chrystusa w swoim życiu. To znaczy, jak się tak używa kina, to, to jest mistyczne. Mhm. Ja, ja muszę powiedzieć, że to, to mnie głęboko zachwyca i wzrusza. Naprawdę. Mhm. Mówię poważnie. To, to odkrycie, że można tak użyć kina. Pozwolić, żeby stało się coś, o czym wszyscy najgłębiej w życiu marzymy. I uczynić to z taką mądrością, że my, wiesz, patrząc z boku, wiemy, że to jest efekt specjalny. Ale przeżywamy to. Jako najgłębszą prawdę, dlatego że ten bohater nas do tego doprowadził. Historia nas do tego doprowadziła, że to się musiało w tym filmie mhm. wydarzyć. Że cały ten film bez tego nie miałby sensu. Po prostu, i nagle się okazuje, że kino, to jest taka sztuka, która no, dźwiga ciężar traktatu teologicznego. Mhm. Że po prostu, jakby ktoś zapytał, jak się mówi o Bogu to do XX wieku y, odpowiedź by była, o Bogu się pisze, pisze się te wielkie traktaty y, od Orygenesa do Ratzingera, a od XX wieku o Bogu można także zrobić film. Mhm. I to będzie traktat teologiczny, który Ci da takie rzeczy, których żaden papier nie przyjmie, żadne słowa nie opiszą. Nie? Że, że następuje jakieś przedziwne spotkanie, dlatego jako hamkino, mhm. że następuje coś tak przedziwnego w człowieku, że, że nagle po prostu dzieją się w Tobie rzeczy y, prawdziwie religijne, znaczy prawdziwie y, no, no, rzeczy z poziomu wiary po prostu. Coś, 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 co cię po prostu siedzisz w tym kini, coś, co cię przekracza, nie? nawet na takim poziomie. Wiesz, że masz pokonuje jakieś poczucie. Się. Tak, po tak, tak, tak że coś jest większego niż tak. ty. Nie? Tak. Ale jak mówisz wiesz, o, o, o tym, tej twarzy Jezusa, mm -hmm. ja powiem ci, wiesz, milczenie oglądałem jako pod koniec tak. moich studiów i miałem jeszcze takie głupo, głupkowate założenie, że trzeba się przygotować do tego filmu. Mm -hmm. Przeczytałem książkę mm -hmm. i już nie miałem tej płęty, znaczy wiesz, znałem tą płętę, jaka wynika tak, z tej tak, opowieści, tak, która tak. jest absolutnie. Wiesz, no dwa dni można nie spać, prawda? I sobie o tym medytować. Dokładnie tak. Ale chciałem ci powiedzieć, że tam w milczeniu jest scena kapitarna, znaczy scena, która mi pokazała, co znaczy chrześcijańskie męczeństwo. Mm -hmm. Znaczy Ci y, Japończycy, japońscy powiedzmy, nazwijmy ich wieśniakami, tak? No, Jakiś tam wyznawcy, którzy żyją w tej wiosce, i oni zostają przybici do krzyża i umierają poprzez to, że też ich ta woda zalewa. Nadchodzące fale. Tak. I ten jeden, który po prostu zaczyna tam, że jednak może nas uratę i tak naprawdę w Ciebie wierzymy, i tam nie ma absolutnie żadnych, żadnego efektu. To jest taki czysty naturalizm, a jednocześnie, wiesz, z to nie jest Haneke, który by tam się bawił tym cierpieniem. Przy całym szacunku dla Hanekego, tylko wiesz, że siedzę i myślę sobie: Okej, okay, to tak, tak też wygląda, że tak wygląda śmierć chrześcijan. Oto kto, chrześcijanie, kto zabił, którzy umierają. To zabił tych ludzi ostatecznie, czy, czy, czy ci ich wrogowie, samuraje, czy. Czy Pan Bóg tą, tym przypływem, nie? Yy, tak, i jak on tak, na to pozwolił, że, to znaczy, tak, wiesz, że absolutnie nie spodziewamy się tak. żadnej interwencji, natomiast ta śmierć, która następuje, tak. taka, wiesz, że, że człowiek, który absolutnie jest gotowy przyjąć tą śmierć, a ta śmierć jest też, na pewnym poziomie jest straszna, nie? Bo śmierć musi być straszna jako takie przejście. Ja mam y, takie przekonanie, że y, twórca filmowy nie zawsze ostatecznie wie, o czym robi film. Pozwolę sobie na króciutką dygresję, mm -hmm. taką, żeby troszeczkę rozbawić mm -hmm. naszych widzów, a potem wrócę Jasne. do tego milczenia. Otóż kiedyś yy, długo siedziałem nad filmem Zanussi'ego, którego też bardzo podziwiam, nad filmem Zanussi'ego Obce Ciało. Mm -hmm. I tam jest taka scena, że główny bohater w, takiej przełomowy, w przełomowym momencie yy, śpiewa arię Nessun Dorma z Turandot Pucciniego. I ja. Siedziałem pół roku nad tym filmem, przygotowywałem wykład i artykuł o tym, że ta aria tłumac jest osią sensu całego tego filmu. Że ona tłumaczy tego bohatera, wszystko co się wokół niego dzieje, że pogłębia niesamowicie całość tego dzieła i tak dalej, tak dalej. Potem się okazało, że mogę ten wykład powiedzieć w obecności mistrza. Na, mm -hmm. na Uniwersytecie Warmińskim była jakieś tam sympozjum i, mm -hmm. i siedzi Zanussi w pierwszym rzędzie, a ja mu tłumaczę <laughs> przez pół godziny mojego wykładu, że Cały film sfo sformatował, w ogóle stworzył wokół tej osi jaką jest, jest yy, śpiew yy, Nessun Dorma. Po czym yy, w kuluarach Zanussi mówi, yy, wie brat co, no, była taka sytuacja, yy, yy, że mieliśmy Włocha yy, w filmie i pomyśleliśmy gdzieś tam w międzyczasie, w czasie zdjęć, no dobrze by było, żeby coś zaśpiewał, no to co, no, no niech będzie Nessun Dorma. I zapiłem na dorma I wiesz, to, to powoduje, że jesteś yy, rozbrojony dokument, nie? Ale spotkaliśmy się z panem profesorem jeszcze potem, jakiś czas później, ze dwa, trzy tygodnie później, i on mówi, zastanawiałem się długo nad tym i zrozumiałem, że my, artyści, często nie wiemy, o czym te filmy robimy. I że czasami jest jakaś interwencja, coś, jakieś niech będzie natchnienie, czy. Coś, co sprawia, że ja mówię, zaśpiewaj na dorma, sam nie wiem dlaczego. I na koniec się okazuje, że to nas dorma to jest. Mm -hmm. To jest y, rzeczywiście, jak, jakaś pigułka sensu tego, tego całego y, filmu. I mówię o tym dlatego, że wracamy do Scorsese'ego. Y, jest w filmie milczenie taki niezwykły moment. Y, oczywiście na podstawie endo, ale, ale, y, ale w filmie. Że po zdradzie głównego bohatera, on sobie siedzi na pierwszym piętrze jakiegoś takiego japońskiego domu, przybiegają dzieci, rzucają w niego kamieniami i wołają do niego Paweł Apostata. I to jest coś bardzo dziwnego, dlatego że widz nie rozumie, czemu wołają do niego Paweł. Przecież on nie ma na imię Paweł, nigdy nie miał na imię Paweł, czemu wołają do niego Paweł Apostata. I potem przychodzi refleksja, że jest taki niezwykły fragment w dziewiątym rozdziale. Do Rzymian. Mhm. Jeżeli pozwolisz, to bardzo, bardzo króciutkie jasne, jasne. zdanie. Paweł pisze tak. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich. To znaczy, nagle w tym jednym wołaniu dzieciaków, Paweł Apostata, wyjaśnia nam się, dlaczego główny bohater zdecydował się na to podeptanie wizerunku Chrystusa. On by wolał być sam pod klątwą, sam być potępiony, niż potępić, czy pozwolić, by życie stracili inni. I tu się okazuje, że główny bohater jest postacią mesjańską. Tym, który się zdecydował na, na śmierć w oczach braci, mhm. na, na, na całkowite potępienie, na, na, na wstyd krzyża, po to, żeby innych ratować. To jest po prostu Mesjasz. I ja nie wiem, czy... Scorsese wie, co zrobił. Nie wiem, hmm. czy Scorsese odnosił się do 9 rozdziału Rzymian, czy myślał o tym, ale wiem, że kazał tym dzieciom wołać Paweł Apostata. I, I że to wyjaśnia całego bohatera i wyjaśnia jego decyzję o tym, żeby Chrystusa podeptać. No i właśnie. I można traktat teologiczny. Usiąść z Biblistami od Nowego Testamentu i pisać, w ogóle z dogmatykami, mm -hmm. fundamentalistami i uchuchu. Mm -hmm. Można by pisać traktat o jednej scenie ze, z filmu Scorsese'ego, która jest tylko pod skórą, która dotrze do ciebie w formie obrazu czy, czy sceny. Tak, tylko trwa kilka sekund, yy. raptem, prawda? I myślisz, że ciężar jest zupełnie gdzie indziej, a w pewnym momencie się okazuje, że może nie. Że może nie i że, mm -hmm. że, że potem spać nie możesz, bo, bo to cię yy, drąży po prostu. Ciekawe, jak mówisz z tym, tym wiesz, że, że, że wziąć do w po książce dialogi o ja wierze, myślę, że Scorsese by się ucieszył, to znaczy, że, że ja byłem, nie byłem absolutnie zaskoczony, też znałem jego wywiady, jest ta książka, tam dialogi o firmie chyba, sprzed 15-20 tak. lat, gdzie on każdy film analizuje i to nagle się okazuje, że tylko tu masz pewną pigułkę i pewną, jeśli byłem zaskoczony, to wiesz, w takim znaczeniu trochę, że, że jednak Scorsese cały czas, że on, że to jego myślenie takie, jeśli jest jakkolwiek metafizyczny, to ono jest bardzo katolickie. Znaczy, że on też używa, prawda, odkupienie, zbawienie, łaska, kiedy spada go pyta o łaskę, nie? Natomiast słuchaj, to tak od razu, jak mam tutaj, wiesz, bo jesteś firmoznawcą, ale jesteś też, jesteś też teologiem, chciałem, bo to mnie intryguje, bo jak taki szybki, szybki wywód zrobię, jak um, mówiłeś o tym tłumaczeniu, wiesz, że czytałeś po włosku mhm. i do mnie jakoś dotarło, wiesz, że po prostu jakoś okładka, że to jest ta książka wydana we Włoszech i ja, nie znając włoskiego, sobie gdzieś tam jakieś, wiesz, zajawki, kilka zajawek było i sobie przetłumaczyłem przez po prostu tam, tak. Ja też tak robiłem, rady. mój włoski nie jest wcale dobry. Także. Nie, ale wiesz, że no, tak. mój jest taki bąciorno, tak? I, mm -hmm. i, i, i jakiś tam wiesz, włoskie kino, które oglądałem z napisami angielskimi. Um, ale wiesz, przetłumaczyłem sobie i tam, taka, tak jak on z Korsezem mówi do Spadaro, że jeśli mnie pytasz, i to jest w tej pierwszej rozmowy z 16 roku, jeśli mnie pytasz, czy jestem praktykującym chrześcijaninem w znaczeniu, czy chodzę do kościoła, to nie. Ale przez całe moje życie namyślam się nad Ewangelią i to jest dla mnie punkt odniesienia, więc uważam, że jestem chrześcijaninem. I wiesz, ja tu poszedłem do naszej Ewy, szefowej mhm. wydawnictwa, i Słuchaj, my musimy to wydać. Mhm. I miesiąc później z wam, prawda, jakaś kooperacja wyszła, że, że, że to wydamy. Ale powiedz mi, jak Ty czytasz, wiesz, takie, powiedzmy, myśli Martina Scorsese, i jako wiesz i jako filmoznawca jako człowiek, ale też jako torok i myślisz sobie mmm, to jest intrygujące czy to jest takie że właściwie z Scorsese tak sobie może mówić, bo właściwie nie obowiązują go żadne tutaj granice i tak dalej. No, zawsze jest ten problem, że jak artysta wychodzi z, ze swojej roli w takim sensie, że przestaje być twórcą, a zaczyna opowiadać swoim językiem o sobie. No to może się zdarzyć, że to co w sztuce było wielkie i głębokie w języku codziennym i w, w, w takich doczesnych kwestiach jest po prostu jakoś słabsze czy płytsze. Ale i, i dlatego na przykład to zdanie, o którym mówisz, bo tam jest jeszcze więcej. Scorsese mhm. mówi, że owszem całe życie próbuje tam dotrzeć do, 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 do jakby sensu swojej wiary, do, do też tego doświadczenia Boga, ale mówi też o tym, że on próbuje całe życie wewnętrznie modlić się nieustannie, że on mm -hmm. ze swojego sumienia uczynił sanktuarium. Mm -hmm. Teraz parfrazuje, ale tak, tak, coś tak, mniej tak, więcej tak, takiego, tak, że tak. ze swojego sumienia, czy ze swojego wnętrza, swojego serca uczynił tą świątynię, w której on chce się spotykać z Bogiem. I wiesz, no to są takie myśli bardzo poważne, można je bardzo poważnie potraktować i można też Założyć sobie taką bardzo konkretną rzecz, która uważam, że jest nieodzowna, że bardzo trzeba oddzielać artystę od dzieła. To, to jestem zwolennikiem tego, żeby to nieustannie robić. To znaczy, yy, czasami to widać yy, w aktorach, którzy w życiu są puszczakami i naprawdę żyją słabo i jak się ich spotyka, to się, to się widzi po prostu, jakie to marne osoby. I skąd on to wziął później, że w tą rolę, prawda, tak wszedł i tak zagrał. A potem rola się mm -hmm. okazuje być czymś głębokim i pięknym. Mm -hmm. Może coś z tego człowieka wychodzi, czego mm -hmm. nie dojrzeliśmy. I, I dlatego oddzielałbym jedno od drugiego. Scorsese nie jest płytki w tych mm -hmm. swoich podziałach, Tam jest głębia. Mm -hmm. Tam jest poezja. Tylko właśnie, może, może bardziej poezja, Niż, niż wiesz, niż jakaś y, wielka myśl religijna, uh -huh. tak bym powiedział. I to jest ważne i potrzebne. Uh -huh. To jest nawet konieczne. Tam uh -huh. Te na przykład zadumy z do, do mnie bardzo przemawiające o tej przerwie między oddechem a oddechem, uh -huh. y, ta metafora astmy, że wszyscy żyjemy w takim świecie przyspieszonego, płytszego oddechu w którym to świecie po prostu już dawno nie poczuliśmy smaku tlenu. To mówi, a propos też pandemii, w środku pandemii mhm. ta tak, rozmowa tak, się tak. odbywała, no to to są takie myśli, które z kolei właśnie są na wiersz, a nie na film. Mhm. A może na film, kto wie, mhm. nie? Mhm. Może, może kogoś właśnie głęboko zainspirują. Mhm. I ym, 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 ym. Y czy Scorsese czy jest nauczycielem wiary? Yy... Nie wiem, ale czy jest nauczycielem wytrwałego, obsesyjnego poszukiwania swojej pozycji, swojej roli w tym świecie bez wiary? Na pewno. Mhm. Na pewno. I tu mnie bardzo przekonuje. Ja wiesz, ja takie jeszcze były dwa takie fragmenty w tej książce, jedno, wiesz, my w końcu wyciągnęliśmy fragment później na więź PR z tego, jak Scorsese przywói ulicę nędzy i Harvey Cater, który tam mówi, że grzechów, które popełniłeś na ulicy, nie odkupisz w kościele. I wiesz, oczywiście teraz można by o tym długo dyskutować, ale to jest, ta głębokie, myśl, wiesz, głębokie. Wiesz, głębokie i on w pewnym sensie tak. mówi to, co Franciszek, że wyprowadźmy tego Jezusa do ludzi. A druga rzecz, słuchaj Michał, to ja byłem autentycznie poruszony, mimo że znałem wiesz, ostatnie kuszenie, ileś razy oglądałem, dla mnie to jest wstrząsający i film. Dla mnie tak samo. Słuchaj, bo myśmy, wydaje mi się, że, że też w Polsce, w Europie też, że trochę gdzieś odbiegaliśmy ten film, że to jest skandalizujące i tak dalej, wiesz, i tam to, to co ten Jezus... Będę troszeczkę bronił sytuacji, bo rzeczywiście okay. do nas dotarła sława ostatniego kuszenia Chrystusa po tym, jak wcześniej straszną inbę imbe zrobili protestanci w Ameryce. Mhm. I oni y, nie zrozumieli tego filmu zupełnie. Potraktowali to bardzo płytko, moralizatorsko, i w związku mm -hmm. z tym zrobili y, aferę, y, znaczy atmosferę skandalu, że to jest film o y, o żonach Jezusa i, tak. i o jego tam wyczynach. Y, w... No tej wersji jakby mm -hmm. alternatywnej, tak, prawda? Tak. Że, Więc mm -hmm. po prostu na świecie do nas to dotarło, jako mm -hmm. już gotowa narracja o filmie, mm -hmm. i myślę, że y, wtedy też y, zabrakło takiej odwagi, żeby się z tym z, y, zmierzyć. Tak, bez, bez uprzedzeń, tak jest, jest, tak, prawda? Jest, tak. tak, nie zgadzam się z Tobą, ale wiesz, to wszystko. I też ta alternatywa, która, wiesz, z, z tą płętą no, jest absolutnie pogorszająca z tym powrotem Jezusa. Oczywiście. O krzyż, tak. Ale y, Martin głęboko, Scorsese. Głęboko dogmatycznie y, katolicki film, który jest dokładnie. stuprocentowo zgodny z całą katolicką teologią. Tak, I że co to wiem, jest wizja, która była, no, ale tak, właściwie tak, to nie tak, jest osadzony w rzeczywistości. Tak. tak, zgodzę się z tobą, ale, wiesz, i ten Martin Scorsese, który w tej książce Dialogi o Wierze mówi, że ja zrobiłem ostatnie kuszenie Chrystusa, bo ja miałem taką ten takie spojrzenie, że ludzie mówią mi, że, że ten Jezus nie jest dla nich, że ja jestem prostytutką, że ja żyję prawda, wśród tak. narkotyków i tak dalej, a ja nie chciałem pokazać tego Jezusa, który jest wśród nich, jest dla nich, jest taki jak w Ewangelii, że on chodzi wśród wiesz, cudzołożnic i prawda, cerników. Wiesz co, jak się przygotowywałem do naszego spotkania, to otworzyłem sobie maszynopis mojego tekstu o milczeniu. Z, z daty Premiery, uh -huh. tekstu, który napisałem do dużego, największego, czy jednego z największych katolickich tygodników w Polsce. Ja to możesz mówić nazwy, wiesz? Nie nazwę mogę, okolę. dlatego Aha, że no, teraz no, powiem coś, coś okay. kompromitującego. To znaczy, otworzyłem sobie ten tekst i dostałem, Otworzył mi się w wersji poprawek redaktorskich z tego tygodnika. I tam, są, tam jest taka cenzura. Wykreślają mi takie zdania, które wynikają wprost z filmu, ale są nie do przełknięcia dla tych pobożnych redaktorów. Mm -hmm. Na przykład takie zdanie napisałem, że Scorsese pisze o grzechach, których się nie dało nie popełnić. I y, całe zdanie jest wykreślone. Mm -hmm. Nie ma takich grzechów, których by się nie dało nie popełnić. Y, ja to rozumiem. Wiesz, jak mm -hmm. ktoś moralizuje, jak ktoś żyje jakby tą perspektywą, ma to spojrzenie że chrześcijaństwo to jest przede wszystkim moralność, no to rzeczywiście te filmy, te myśli z ostatniego kuszenia, czy z milczenia, czy, yy, czy z każdego filmu, skoro to łącznie z wilkami, są po prostu nie do przełknięcia, nie do przyjęcia. Yy, tylko, że tych filmów nie można czytać w kategorii moralności. Znowu anegdota, pozwolę mm -hmm. sobie, bo, bo myślę, że, że warto, jak już sobie tak gaworzymy, kiedy... Magia podcastu. Tak, tak, tak. Kiedy Komasa mm. tworzył swoje genialne Boże ciało, to wysłał scenariusz do pewnej kurii, żeby zaopiniowali, czy mógłby ten scenariusz zostać zrealizowany w, po prostu w parafialnym kościele na terenie tej diecezji. I biskup y, dał ten scenariusz do zaopiniowania dwóm księżom, y, fachowcom od prawa kanonicznego. I oni na temat scenariusza filmowego napisali cały poważny tekst o tym, w których punktach główny bohater łamie prawo kanoniczne. Rozumiesz. Mm -hmm. W związku z tym tej zgody też na, na tą ja, realizację tak, tam ja tak. nie było. Ale o, o to mi chodzi, że, y, że można filmy różnie czytać, tak? Można y, w świetle prawa kanonicznego. Wtedy się okazuje, że ci bohaterowie głównie łamią prawo. Można w świetle moralności chrześcijańskiej. Wtedy się okazuje, że oni w ogóle nie żyją tak, jak powinien żyć poważny katolicki bohater mm -hmm. filmowy. A, i, i, można po prostu w świetle duchowości moralności, jak się czyta Powstagmaty ojców Pustyni. Przepraszam, duchowości teologii. Mhm, tak. Jak się czyta apostmaty w pustyni, to oni połowę apostegmatów poświęcają temu, że pustelnicy chodzili do domów publicznych. I jaka z tego wynikała y, nauka duchowa. Mhm. Nie? Że, y, y, i co? I, i, I co my z tym zrobimy teraz? Nie? My, y, pobożni, przemoralni. Y, Mówię to z mrugnięciem mm -hmm. katolicy XXI wieku. Nie? Tak się nie czyta filmów. Nie, mm -hmm. nie wolno. Ale rzeczywiście, no, ten, 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 ten Jezus schodzący z krzyża to jest skandal. Mm -hmm. Tylko, że trzeba obejrzeć film do końca, żeby wiedzieć. Co to ostatni, absolutnie <słuch> ostatni scen. You... Żeby, ją, tak. żeby ją potem przemedytować, tak. przełknąć, że chrześcijaństwo Ewangelia jest jednym wielkim skandalem przychodzenia Boga na to, co najbrudniejsze, mhm. najniższe w człowieku, że przyszedł właśnie do tych prostytutek, to jest 15 rozdział Łukasza. Mhm. Siadał jeść z grzesznikami i celnikami, a pobożni faryzeusze się, się awanturowali, dlaczego on w ogóle brudzi się towarzystwem tych ludzi. On im wtedy opowiada mhm. przypowieść o zagubionej owcy, o zagubionej drachmie i o dwóch marnotrawnych synach. Więc, no więc albo wracamy do Ewangelii i nią żyjemy, albo żyjemy naszymi obsesjami. Mówię to z pewnym już teraz Jasne, nerwem. Tak, tak, Tymi tak. obsesjami, że, że właśnie twórczość chrześcijańska czy, czy katolicka ma być grzeczna. Mhm. Wiesz, jak, to, jak o tym mówisz Michał, mi się tak przypomina, jak było jeszcze wcześniej była premiera... Grzeczna i nieprawdziwa, bo nie ma wtedy prawdy żadnej. Mi się przypomina, jeszcze przed milczeniem, jak było to wspomniane, Wilks Wall Street. Ja, słuchaj, byłem wtedy na studiach, poszedłem na ten film, później poszedłem, gdzieś byłem w jakiejś takiej wspólnocie katolickiej i mówiłem im, że słuchajcie, byłem na Wilku z Wall Street i oni, jej jejku, no widzieliśmy zwiastun, jaki to jest paskudny film, no niemoralny i tak dalej. I zaczęliśmy o tym rozmawiać i wiesz, do dzisiaj tak myślisz, że na przykład wiesz, że chłopcy z były moralitetem w takim znaczeniu, że ten bohater, który pod koniec rozumie tą drogę i się odwraca od niej, staje się tym świadkiem koronnym, i jakby próbuje odkupić kupić winy, ale na swój sposób y, mam taką interpretację, że Wilk też był w pewnym sensie mogł, tylko takim odwróconym, mm -hmm. że z Scorsese nam pokazywał cały w film, ten film i my już trochę jesteśmy przyzwyczajeni, że a to on zapłaci za to co robi ten Bradford i nagle się okazuje, że nie zapłaci, ale myślę, że Scorsese puszcza oko i mówi, ale wy przecież wszyscy chcielibyście być tacy jak on. Myślę, że was to życie kręci, znaczy nas jako ludzi Zachodu, nas to życie kręci i my tak naprawdę zazdrościmy mu, a jednocześnie liczymy na ten upadek, ale liczymy trochę z takiej zawiści właściwie. A on pokazuje tą drogę, która jest, no to jest też człowiek, tak? I który, wiesz, wywinął się jakiemuś odkupieniu, a w tym filmie jest kilka takich momentów, kiedy on spotyka tą śmierć, tak? Że właściwie wywinął się śmierci i ma chwilowe, autentycznie kilkusekundowe, ale ma pewien namysł, tak? I to jest... Ja nie głęboki. wiem, wiesz, warto by było porozmawiać, posadzić przy jednym stole Scorsese i, i DiCaprio i zapytać, jak on był reżyserowany, mhm. e, ale ewidentne w tym filmie jest jedno, to znaczy jak się patrzy w oczy tego um, głównego bohatera, jak się patrzy na jego twarz, która y, y, od tego bogactwa, dobrobytu i od tego grzechu ostatecznie zaczyna puchnąć w taką, w twa w taką twarz świni mm -hmm. y, i w tych oczach zaczyna się pojawiać głębokie poczucie y, nieszczęścia po prostu, to to już wystarczy. To znaczy, w filmie, w którym miało być o bogactwie, luksusie, o królach życia, pojawia się główny bohater, który po prostu jest coraz nieszczęśliwszy i coraz podobniejszy do świni. Nie? I to mi wystarczy. Nie? To już pokazuje, że w, w żyłach Scorsese płynie katolickie DNA, bo taki jest ten nasz opis świata, że y, oczywiście mamy obsesję winy. Oczywiście, że tak. Mhm. Jesteśmy katolikami, mamy swoją ulubioną obsesję, yy, nieustanną obsesję tego, że jesteśmy czemuś winni mhm. i za coś musimy przepraszać. Mhm. I to jest w ogóle moim zdaniem najmądrzejsze podejście do życia, jakie sobie tylko można mhm. wyobrazić. Yy, psychologowie się nie zgodzą, terapeuci się nie ja. zgodzą, ale mówię mhm. o mojej perspektywie wiary. Natomiast, yy, natomiast ta obsesja winy. O której Scorsese też w książce bardzo mówi, mm -hmm. i tłumaczy nią w ogóle całe swoje życie i swoją twórczość. Mm -hmm. Ta obsesja winy, czyli coś bardzo katolickiego, jest w Wilkach Wall Street po prostu widoczna najewidentniej. Mm -hmm. I tłumaczy, tych tłumaczy życie tych bohaterów. Nie? Mm -hmm. Tam można się długo, długo śmiać z kolejnych mm -hmm. imprez, długo przerażać kole kolejnymi faktami, szkoleniem mm -hmm. głów kobiet publiczną masturbacją na, na jakiejś tam imprezie, mhm. kolejnymi mm, krokami w, w piekło przyjemności. Mhm. <grym> Zaczynam jak y, Spadaro gadać poezją, <grym> przepraszam, <grym> po prostu, <grym> <grym> ale, y, y, ale ostatecznie to jest właśnie głęboko ewangeliczna i katolicka wizja świata. Wiesz, ale to dla mnie, wydaje mi się, że to jest takie ważne, i tak jak teraz o tym powiedziałeś, mi się przypomniały. Ja, wiesz, kiedyś raz czy drugi rozmawiałem wiesz, z jednym reżyserem, z jednym aktorem, i wiesz, to są takie rozmowy, że ktoś przyznaje, że tak, ja byłem uzależniony i tak dalej, i tak dalej, ale jeśli wiesz, ktoś mi opowiada o tym i że to jest jego przeszłość. Ale opowiada trochę z takim błyskiem w oku, trochę takim, wiesz, właściwie to tak, tak sobie teraz czytałem, wiesz, autobiografię Nira Yanga, który, on wspomina swoje życie, ale tam nie ma w ogóle refleksji moralnej nad tym, czy było coś mm -hmm. złego, nie, no to wszystko o to robiłem, zdradzałem, mm -hmm. kropka i następny rozdział. I myślę, że u sobie raz, że w filmach, a dwa w tym, co on mówi, tego nie ma. Znaczy, że jest ten ciężar winy, Kary, wiesz, dążenia do odkupienia i te, ta kategoria upadku, nie? Czy znaczy jest śmierć po prostu? Widać, że to życie prowadzi ku śmierci. Mhm. To, to widać, nie? Że ci bohaterowie umierają, wcale nie publicznie i zewnętrznie, ale w środku umierają od tego, co robią. Mhm. Ja myślę, jak mówiłeś, żeby posadzić Scorsese i DiCaprio, ja bym jeszcze posadził Scorsese i Schroedera, Boga mm. Schroedera. Tak, tak. Bo między nimi tak. też jest pewna różnica, że Schroeder, mhm. który jest protestantem, Karwinem, i on ma, Scorsese ma obsesję tej winy metafizycznej, a tamten ma obsesję działania i tego, jak można odkupić. Prawda? Ten, ten Judasz, który mówi, czy Jezus mówi w, w ostatnim koszeniu, jak ty odkupisz na no swoimi działaniami. Ale to jest coś, co bardzo gra w całej współczesnej na przykład duchowości katolickiej. Że nieustannie jak ktoś próbuje się skołczować przepraszam za sformułowanie, religijnie, to, to nieustannie słyszysz, że musi wejść w, w duchowość nierobienia, niedziałania. I to, to, jest, to jest święte. To jest takie odkrycie, które. Jest nam niesamowicie po, po, potrzebne. Słyszałem ostatnio taki bon mot trochę prawdziwy, trochę nieprawdziwy, że y, słabi katolicy grawitują w kierunku protestantyzmu, a silni protestanci grawitują w kierunku katolicyzmu. Y, i, I coś w tym jest po prostu. Tak to działa. Znaczy wiesz, myślę, że też takie przejęcie te pewnego rodzaju efektywności, czy efekt, wiesz, efektów, nie? że właśnie to musi się stać, bo nie wiem, ostatnio było jakieś wiesz, nagłośnione, że msza z modlitwą do Jezusa o uzdrowienie i tam wiesz, z uwielbieniem Jezusa, a któryś bardzo trzeźwo myślący to rok powiedział, ale przecież każda msza jest taka. Bez żadnego, wiesz, bez żadnych efektów, bez żadnego nawet czucia, tak, że nie musisz, Pan Bóg nie jest czoskiem, żeby go czuć, prawda, cały czas. <laughs> tak, ale, ale też tutaj będę troszeczkę jakby bronił tego wszystkiego, bo y, bardzo łatwo by było y, zaprzeczyć ludzkiej emocjonalności i tym potrzebom, które sobie tak jakby trochę z lotu ptaka uznamy za płytkie, a ostatecznie są równie ważne jak wszystkie inne ludzkie potrzeby i jak człowiek ma potrzebę pójścia na msze, mhm. o uzdrowienie i, i y, ta potrzeba jest w nim i, i, i można tą potrzebę zrealizować, to dlaczego nie? tak Można się wymądrzyć i powiedzieć, mm, każda msza jest o uzdrowienie i to będzie święta racja. Święta racja, nie? Tylko, że y, uzdrowienie człowieka przebywa, przebiega na różnych poziomach. Y, I y, najgłębsze uzdrowienie może nastąpić na cichej mszy o 6 rano z dwoma starszymi paniami i, i, i y, 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 y księdzem, który ma mrocze pod nosem, y, a y, ale jednocześnie, jak ktoś dostanie y, odpowiedź na jego potrzebę, by, by poczuć, to ja bym się nie odważył tej potrzeby na przykład oceniać. Y, bo dlaczego? Tak? No, ja bym też chciał Boga czuć. Naprawdę. Wiem, że nie czosnek mhm. i nie skarpetki. Ja bym chciał Boga czuć y, i mam w sobie jakąś niezaspokojoną potrzebę. Czucia Boga. I, I co? Czyni mnie to gorszym od bohaterów z Corseza? którzy nie czuli, a, a przeżywali, doświadczali tam, powiedzmy, spotykali? też wiesz, to ten, ja się teraz uśmiecham, ja, bo ta tęsknota, ja, ja wiesz, rozumiem, nawet w tak. tych bohaterach z Korsezy mm -hmm. ona jest, nie? Mm -hmm. Jak masz ten film po godzinach taki tak, taki tak, z lat tak, 80., ten bohater, mm -hmm. który wiesz, ty jest jak w koszmarze, on się błąka po mieści i w pewnym momencie pada na korana i mówi, gdzie jesteś. Mm -hmm. bo ja bym w końcu chciał, żeby była ta interwencja, ta pomoc, nawet, wiesz, no, no spraw, że weźmie za rękę i poprowadź, nie? Że to jest bardzo ludzka potrzeba. Jest bardzo, bardzo ludzka i Scorsese to chyba bardzo rozumie, bo ja myślę, że w nim też jest taka tęsknota. On oczywiście mówi, nie chodzę do kościoła, bo tam Boga nie spotykam, spotykam Go w sanktuarium własnego sumienia i, i okej, okay, no to jest też jakiś etap yy, doświadczania też yy, wewnętrznej oschłości czy pustki, który, który rozumiem, tak? Yy, a jednocześnie na przykład podziwiam wierność tych, którzy całe... Całe dziesięciolecia nie, nie doświadczają i, i, i chodzą, bo, bo, bo gra w nich takie proste wyznanie wiary, że tu sakramentalnie jest obecny i tu używam cudzysłowia bardziej niż, niż gdziekolwiek indziej. Wiesz, jest, widziałeś pewnie ten film, ojciec Pio według Abra Ferrary. Oczywiście, tak. No I wiesz, dla mnie to było tak poruszające, że ten, ten, ten Pio, który w pewnym momencie, wiesz, że tam się wykłóca z szatanem, i tak dalej, i tak dalej, ale ten film mi w pewnym momencie, wiesz, Michał przypomniał taką rzecz że można i tak samo myślę, że to jest inspirujące to, to co Scorsese mówi bez praktyki. Myślę, że, że ja trochę zaryzykuję tutaj, że pewnie to jest jakaś tam przyszłość pewnej, wiesz, też drogi, ścieżki duchowej też katolickiej. Możliwe. Ale ten ojciec Pio, który, wiesz, który, że trzymać się pewnego konkretu, trzymać się pewnego nawet ustalonego porządku, bo trochę takie jest doświadczenie też życia, nie? Że Scorsese że mówi, że go to inspiruje przez całe życie, ale jedna trzecia takich osób by powiedziała, że o co ty mnie pytasz, że to jest Właściwy. Ale skoro ze samo o tym mówi, przypomnij sobie ten moment, w którym on opowiada o tym, że wychodził z porannej mszy jako młody ministrant i dziwił się, że świat się dalej kręci, uh -huh. że skoro się wydarzyła najświętsza ofiara, że y on mówi to takim pięknym zdaniem, którego teraz nie zacytuję dosłownie, ale to brzmiało mniej więcej tak. Jak to możliwe, że ciało i krew Chrystusa nie sprawiły, że cały ten kosmos stanął? Uh -huh. y y Padł na, padł na twarz i, i, i jak to się stało, że ludzie tego nie przeżywają, że, uh -huh. że, że ten Nowy Jork uh -huh. się nie nawraca, uh -huh. skoro gdzieś tam w jakiejś bocznej uliczce uh -huh. ksiądz odprawił mszę świętą. Uh -huh. I to jest taki, można by powiedzieć, chłopięca wiara, czy naiwna wiara, a jednocześnie najgłębsza z możliwych. Uh -huh. Najprawdziwsza. Może, prawdziw, może, może ja bym nawet zaryzykował stwierdzenie, że Yy, że że yy, cała reszta życia i twórczości z Korsese jest tęsknotą za tą jedną chwilą, wychodzenia na świeże powietrze z porannej mszy świętej yy, i przekonania, że wszystko musiało się od tego zmienić. Mm -hmm. Bo ono tym mówi jako o swoim yy, doświadczeniu fundamentalnym, takim, którego najbardziej utworzyło jako, jako, jako osobę. Ja myślę, wiesz w ogóle, że tak, zarejestrowałem to pytanie, mhm. które on mówi, że to było pytanie, które też idzie później przez jego życie. A mi się wydaje, że on, wiesz, też w pewnym momencie w swojej twórczości je zamienił na jeszcze inne, które było mocniej, bym powiedział, egzystencjalne. To znaczy, moim zdaniem, wiesz, przez całe kino Scorsese idzie pytanie, po co to wszystko? Źródło zła. Znaczy źródła zła, ale też wiesz, po co to wszystko, co widziałem bardzo dokładnie w wiesz, że te trzy i pół godziny tej właściwie para spowiedzi, czy nawet bym powiedział momentami pseudo -spowiedzi tego gangstera, ale na koniec jest scena, że proszę nie zamykać tych drzwi, bo może przez tą szparę wejdzie jakieś na światła, nie? Tak, dokładnie tak. I, I rzeczywiście, no ta medytacja jest, ona się bardzo pogłębia, nie? Tylko, że całe chrześcijaństwo mówi, że że największa głębia nastąpi przy powrocie do źródła, tak? Do, przy powrocie do pierwotnej miłości. I ja myślę, że to też jest droga Skorsego. A odpowiadając na twoje pytanie o to, czy przyszłością e, chrześcijan i katolików jest ta właśnie m, duchowość bez kościoła, tak m, bardzo skracam. Tak, mój tak, tak, jasne, jasne. To ja myślę sobie, że Skorszę by odpowiedział sceną zbilczenia, sceną. Y, mszy świętej, w, 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 takiej podziemnej, takiej w ukryciu. Nie? Kiedy on się bardzo starał, żeby to było po katolicku, po rzymsku, e, nie przystawało w żadnym wypadku do kultury, która ich otacza, bo było wzięte z zupełnie innego świata. I mhm. e, Skoro to tam znajduje to, 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 to źródło realnej obecności Chrystusa, której to obecności dopiero rodzi się cała reszta wydarzeń, czyli wszystko, co potem było możliwe, dlatego, że była ta scena. Tam to, że on spotkał Chrystusa w tej kałuży, jego oblicze i, i odkrył, że sam jest Chrystusem, że, że sam ma być podobny. To, że ten Garfield jest tak pięknym Chrystusem. Ja w ogóle jestem zachwycony tym, jak on po prostu w twarzy odnalazł Chrystusa. To zrobić coś takiego to jest jakieś jakiś szczyt aktorstwa w ogóle, to to się bierze z tamtej sceny. I dlatego moim zdaniem to, to, to prawdziwe chrześcijaństwo przyszłości może być właśnie chrześcijaństwem takich grupek, które już w ogóle nie będą przystawały do kultury, która ich otacza i będą kultywowały tą realną obecność, a potem będą wychodziły i będą miały twarz Chrystusa. To, to jest, ludzie stwarzają Chrystusa. To jest trochę Racingerowski też mocno. nie? Myślę, że tam nie, nie wiem, czy Scorsese nigdy się nie odwoływał do ratingera i myślę, że on Bardziej ma. Do tak, tak, on ma, wiesz, on ma wyobrażenie, że to nie jest jego świat. A kiedy sobie tak. Jeszcze ci powiem jedną taką moją intuicję, że zawsze, na przykład, tak zahaczam o tego ratingera, bo to jest trochę w duchu, o którym dzisiaj mówiłeś. Znaczy był ratinger, który bardzo głęboko też, wiesz, wchodził w pewien niepokój w swoich pismach. Mhm. I był Ratzinger, zwłaszcza pod koniec, który był papieżem, tak? Jakby tak. się go pytało, prawda, publicznie, to on odpowiadał, że trzeba tutaj dbać o tą wiarę maluczkich i tak dalej. Ale ja miałem wiesz, pożegnałem ben Benedykta takim swoim krótkim wpisem, takim Ara, szybko go przywołam, takim Ara, właśnie z 8,5 Feriniego, że gdybym się do niego nachylił, do takiego starego papieża Benedykta i powiedział, że ojcze, ja właściwie widzę tylko ciemność. To oczywiście to jest moje wyobrażenie, ale pewnie Ratzinger by powiedział, że ja cię rozumiem, mm -hmm. ale że i dalej, nie? Że starej się, że i dalej, że on też wiesz dotykał pewnej ciemności i tak dalej, jak potrafił w to wychodzić. W tym, w tym znaczeniu, wiesz, jakby przez chwilę mi się złączyło Ratzinger ze Scorsese. Na pewno, to znaczy, jak się czyta takie trzy to Szymika pod tytułem Chrystus Sensotwórczy, nie pamiętam czy to dokładnie ten tytuł, mm -hmm. ale, ale taki, tak, taki miał sens. To yy... To, to widać, że to właściwie można by było, jeden do jeden, cytować Scors sceny ze Scorsese'ego i, i, i fragmenty tego Benedykta. O tym, że w, w świecie bez sensu, w świecie z rozpadniętym sensem, jedynie Chrystus jest sensotwórczy. Na pewno. To jest myślę bardzo ładna puenta i widzisz, i taka też, że jednak w tej gosmowie. Mówiliśmy o kinie, a tak naprawdę kino, które kieruje gdzieś znacznie dalej, mhm. znacznie głębiej, nie? I to jest, myślę, kino Martina Scorsese. E, polecam państwu tą książkę, żeby się z nią zapoznać. Dialogi o wieży Antonio Spadaro i Martin Scorsese. Ja e, też bardzo polecam. Bardzo, e, bardzo. Tak, tutaj Michał Regan oczywiście <laughs> też polecam. Obaj, myślę, że polecamy. Polecamy też wracać do kina po prostu Scorsese, bo to jest absolutnie perła w koronie współczesnego kina. Jeszcze mam taki, taką informację dla Państwa. Że, e, ja mam dla Państwa taką informację, że tak. tu jest kartka w, w studio. Zaczynając podcast, powiedz o Patronite. Tak, mamy y, specjalistkę, <grym> która y, Kasię, naszą w redakcji, która o to bardzo dba i zostawiła mi taką karteczkę i że mam powiedzieć o Patronite. Zaczynając więc, podcast, ale Więc zaczynając, nie posłuchałeś. a właściwie kończąc, że początek i koniec w chrześcijaństwie <grym> to jest prawda. One się czasami ze sobą łączą. Tak, już któryś raz, że nie posłuchałem, ale teraz mówię, że... Jeśli Państwo chcecie, to proszę nas wspierać w serwisie patronite.pl. Tam jest patronite.pl, Kośnik Więź i można nasze działania, też podcasty wspierać. E, Michał, bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu. Ja Myślę, również że to bardzo była dziękuję. Ciekawa, inspirująca rozmowa. Dziękujemy i pozdrawiamy. Wysłuchaliście podcastu Więzi. Zapraszamy na naszą stronę więź.pl i do lektury kwartalnika Więź.